Myślę, że jesteś zakochany w Kindze. Masz mnie. Wyszło. Kurde, myślałem, że tego nie widać. Wczoraj zapytałem was na moim Instagramie, co dokładnie naprawdę o mnie sądzicie. Szczerze, czy to będą hejty, czy to będzie krytyka, czy będzie coś pozytywnego. Nie mam pojęcia. Selekcja została wybrana przez inną osobę i ja dopiero teraz dowiem się, co widzowie o mnie naprawdę sądzą i co pisaliście. I ogólnie, jakby się wam to spodobało, ten odcinek, i byście chcieli więcej takich rzeczy związanych z wami, że jakieś... Mam zajebisty pomysł na serię, którą jeszcze zrobię z wami, ale to bardziej... No dowiecie się, ale w każdym razie, jakbyście chcieli więcej takich filmów, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Wiem wtedy, że wam się podoba i mogę robić więcej takich rzeczy. Dobra, zaczynamy, zobaczmy, co ludzie o mnie tutaj pisali. Jeszcze boję. Strasznie pozytywny człowiek. No, może się wydawać na filmach. Wrażliwe na krzywdę innych osób i zwierząt. Dużo przeszedł. Szacun. No, fakt. Nie lubię krzywdy innych osób i zwierząt. Dużo przeszedłem. Kwestia osoby i doświadczenia tak naprawdę, no. Masz śmieszną brodę. What the fuck, bro? Albo broski, albo broski. Bo w ogóle jest anonimowo mega, więc ja nie wiem, kto to pisał. Czy specjalnie, żebym potem, żebym was nie znalazł. I will find you. And I will kill you. Czemu mam śmieszną brodę? Chodzę do najlepszego barbera, kurde, w Warszawie jest rozpierdziel. Może jest śmieszna, bo jesteście nieprzyzwyczajeni jeszcze, mimo że już ponad rok minął. Jesteś samotnym, samotnym człowiekiem, pomimo wielu znajomych. Znaczy, no jeśli bym miał wielu znajomych i bym był smutnym człowiekiem, to mógłbym tak powiedzieć, tylko nie mam wielu znajomych. Samotnym, sorry, bo samotnym. No dobra, może prawda tutaj jakoś próbuję wyjść. Mimo wszystko. Masz bardzo ładny outfit i nagrywasz super odcinki na YouTubie. Dziękuję. Dzisiaj mam miękkie. Dla dziewczyn. Znaczy to nie jest dla dziewczyn, w sensie jak dziewczyna się przytuli, to jest miękko, o to chodziło. Jesteś trochę dziwny. No można powiedzieć, że tak. Miły i szalony. No miły widzę, że się pojawia. To się cieszę, że odbieracie mnie jako miła osoba, to dobrze. Uważam, że może jestem troszeczkę, nie wiem. Myślę, że jesteś bardzo przyjazny, miły i uczynny oraz nigdy nikogo nie zostawiasz w potrzebie. Zależy. Fajne jest, że większość filmików chyba nie ściągasz od innych youtuberów. Okej, czyli ta seria w takim razie, co mówiłem na początku, ta fajna z wami, to jednak w takim razie nie będzie. Szczerze mówiąc, to jak macie robić 3 filmy w tygodniu, to prawie każda osoba w Polsce, w sensie takiej, tacy, którzy wstawiają często, ściągają od zagranicznych youtuberów. Wszystko jest ściągnięte i przekręcone na swoje. Jest inaczej, jak każdy robi swoje na filmie, to też każdy inaczej przeżywa i jest fajnie zobaczyć reakcje różnych ludzi, nawet jak jest ten sam film i ten sam tytuł, więc... No nie, ja uważam, że nic z tym złego, póki nie jest 1:1 odgapione i reakcje i wszystko tak samo. Jesteś fajny, ale stary. Co mam powiedzieć, no? Przykro mi. Jestem stary. Dzięki. Myślę, że jesteś zakochany w Kindze. Co? Masz mnie. Wyszło. Kurde, myślałem, że tego nie widać. Nie, bo teraz będziecie myśleć, że serio jestem. Nie jestem. Jestem czerwony, bo lampy są i bo takie głupie pytanie. Jesteś spoko, ale czasami mnie wkurzasz. Kto to był? To ty byłaś? To jakiś znajomy był jakiś. Kurde, dubiel, to pewne ty napisałeś. Jakaś mała dziewczynka. Serio? Z czemu cię wkurzam? Weź. Ty mnie wkurzasz. Idź sobie. Jedno słowo. O kurde. Jedno słowo gej. O, się pocisnął, chłopie. Czasami myślę, że jesteś skończonym dupkiem. Kto to pisał? Ty? Nie, no jakieś dzieci. No to ty na bank, kurde. Było takie, że wszyscy mówili, a miły, spoko, fajne filmy. Nie. Więc Justyna zrobiła multikonta. Czasami myślę, że jesteś skończonym dupkiem, ale częściej myślę, że jesteś kochany. Nie wiem, co to ma w ogóle znaczyć. No ale spoko. Teraz stałeś się taki poważny. W sensie wyglądowo czy na filmach? Raczej na filmach nie. Pewnie chodzi o wyglądowo. No to nie wiem, no to. No kurde, nawiązując do wcześniejszego, jestem stary, no to muszę być poważny trochę. To brodak wyglądasz jak stary dziad. O, jak stary dziad. O, nie mam jeszcze, nie jestem aż taki stary dziad jeszcze. Kurde, mam 20 lat, no weźcie nie. Znaczy, mam 20 ileś lat. Nie róbcie ze mnie jakiegoś dziada. 27. Cicho! A nie mówiłem zbyt. Jesteś przystojny, ale za stary dla mnie. Kruszynka 9... 2006. Chciałem powiedzieć 96, ale to już by było ile? 22 lata. Zamienia się w Marcina Dubiela. O, o. Nie, to ja już dziękuję. Usuwam Instagrama. Fajnie było spędzić z wami czas na YouTube przez te 8 lat, ale już... Nie, już to jest za dużo.
Miałem okazję Cię poznać na evencie i jesteś mega pozytywną osobką. Jesteś przystojnym, wyluzowanym chłopakiem z dystansem do siebie. Wydaje się tak wydawać na filmach. Ale dobrze, jeśli Wy tak to odbieracie i wtedy Wy jesteście tacy zdystansowani i luźni. Jesteś osobą, a przecież mam dystans do siebie, jestem zalany teraz. Ale specjalnie kadr jest dotąd gdzieś. Nie jest dystans. Dystans jest, jak się śmieje z tego, że a jestem na przykład zalany. Śmieje się, patrzę w lustrze i się śmieje, a potem chwilę później płaczę, ale ważne jest, że się śmieje na początku. Nie, to już cały czas śmieję. Jesteś osobą, która uwielbia denerwować innych ludzi. Potwierdzam. Nie uwielbiam, ale jak mnie ktoś wkurza, to ich wiesz. Myślę, że po tylu latach w Polsce udajesz już trochę z tymi błędami językowymi. 4 lata, na co dzień używamy tylko 15-20% języku, więc jak ja mam poprawić te błędy, skoro cały czas są te same? Szczególnie, że jeśli pamiętam od urodzenia i tak się uczyłem i pamiętam z Anglii, to takie błędy, które powtarzam przez tyle lat, to nie da się tak szybko wymazać. Ale już porównajcie sobie do poprzednich filmów, jak miałem, nie wiem, 5 lat temu na YouTubie, to jest ogromna różnica, ale jeszcze nie, no nie jest, nie, na pewno nie jest idealnie, nie? No ale dogadać się dogadam. Masz idealne podejście do zwierząt. Jest! Helenka, pozdrawiam. Cisnęliście mnie o tą Helenkę, a nic się jej nie działo, kurde, miała jedzenie, miała... Przyniosłem jej wodę, głaskałem ją, zajebiście, ludzie tam normalnie przychodzą i kupują kury, żeby je zjeść normalnie, albo do hodowli, gdzie nie mają gdzie ruszać się. Jajka z wolnego wybiegu. Uważam, że jesteś fajny, ponieważ nagrywasz dla nas i wkładasz w to dużo pracy i serca. No, to jest prawda, no. Wkładam to w masę w serca i ten, nawet nie wyobrażacie sobie, ale to związane z innymi projektami, że ja codziennie od rana do 23 praktycznie działam, pracuję nad czymś, rozmyślam coś, próbuję szykować zajebiste projekty dla was i wracam do domu i mi się płakać chce. Uważam, że masz bardzo dobre i duże serce. Szkoda, już mało ludzi takich jest. No nie powiem, że ja jestem taki, w sensie nie chcę mówić, że na pewno jestem taki, czy ja uważam, że czyny, które wykonuję i robię, to są dobre, mam swój tak jakby... swoją wiarę i swoje rzeczy, swój system, którym funkcjonuje w życiu. Ale faktycznie jest dużo ludzi, którzy po prostu kłamią i oszukują cały czas. Robi się to męczące. Nie ma po co, żyje się raz, po cholerę to robi. Jesteś pozerem fajnym menelem. Kto to napisał? Kurde, normalni jesteście. Co to znaczy w ogóle? Pozer to jest taki, co udaje cały czas. No i że udaje, że jestem fajnym menelem? Czasami masz rak content. Kurde, no, bywa, jak się robi 3 filmy w tygodniu, to jest ciężko robić ambitne filmy cały czas. Myślę, że twoje filmy są ustawione, ale tak jesteś spoko. Nie. Ja ogólnie bardzo nie lubię. Tak, nie lubię ustawiać filmików. Bardzo dużo ludzi nieraz mi sugerowali, żeby coś ustawiać. Ja wolę, żeby wszystkie reakcje były naturalne, kiedy tylko można. Dużo, 90% innych kontentów, gdzie są reakcje na YouTubie, to niestety jest ustawione, nawet u mnie bywało, u różnych innych ludzi, czy w prankach, czy coś. Często wszystko zawsze zgrać, żeby było zajebiście, nie? Albo jak jest reakcja naturalna, ale jest, na przykład jest przedłużona, to zawsze w montażu można to fajnie zrobić, żeby było tak. Ale nie, jak tylko mogę, to nie ustawiam nic. Nie, bardzo po prostu nie lubię, jak filmy są ustawione. Jesteś bogaty! I się tak tym lansujesz, ale jesteś miły. Czym się lansuje? Ale dobra, to jeszcze nie lansowanie. To chcecie wiedzieć, co to jest lansowanie hajsem? Pożałujecie, zobaczycie, co będziecie teraz działo. O kurde. Zrobiłem sobie ścianę za 3000 zł. Pianki, kurde. Lansuje się właśnie, dlatego na tym tle nagrywam, a nie na dole. Bo chciałem wam pokazać, kurde, pianki zajebiste. Za 3000 mam diamentowy kolczyk, który ostatnio wkręciłem mamy do biela, że jest warty 120 000 zł. I pojechała do taty Marcina, żeby mi go odebrać, bo zostawiłem. Potem mówię, to jest ważny kolczyk, ja mówię, no, 120 000, ale diamenty to jest inwestycja. Ona, no, to racja, diamenty nie wpadają w cenie. Ja mówię, dobra, to pojedzie po tapu. No nie no, chciała i tak pojechać, przyniosła to i potem wiesz, kręcałem ją, że jest to zdjęcie. Nie, to jest jakiś kurde ze smyka, nie wiem, jakiś gówno. Zawsze spoko koleś, jednak trochę jakby zachłysnięty pieniędzmi i coraz mniej się uśmiecha. Oszaleliście! Mam kurde bankę kredytu, kurde, i zaraz będę spłacał to z ulicy z 50 kurde groszy, co będą ludzie mi rzucać. Nie ma opcji! Oszaleliście? Ostatnio obliczałem, dobra, powiem wam szczerze, ostatnio obliczałem. Chcecie wiedzieć, kurde, realie tego życia?
Średnio miesięcznie, ja mam wylane, powiem wam wszystko, 64 tysiące miesięcznie mam mniej więcej kasy, 64 tysiące złotych miesięcznie i obliczałem, że 62 tysiące z tego to są koszty utrzymania YouTube'a, kredytu i dzienne rzeczy, więc zostaje 2000 zł miesięcznie. Jakbym nie miał żadnych kosztów, to bym spoko było, ale utrzymanie wszystkiego tego, tworzenie całego biznesu, mieć 7 ludzi zatrudnionych, no to naprawdę, no uwierzcie mi, nie jest tak super na YouTubie, a zarobki na polskim YouTubie są... A się nie uśmiecham, bo mam taki zapierdziel, że codziennie od rana do 23 działam właśnie nad tymi rzeczami, w które inwestowałem pieniądze, które właśnie oszczędzałem od co jakiś czas. No i zobaczymy, no może coś wypali w końcu. Masz pieniądze, ale pomagasz ludziom, miałeś ciężką przyszłość, ale podniosłeś się. Kurde, brzmi jak refren do jakiegoś rapu, nie? Mam pieniądze, ale pomagam ludziom, miałem ciężką przyszłość, ale podniosłem się. Wydajesz się wysoki, ale jak było spotkanie w Gorzowie Wielkopolskim, to niski byłeś. No widzisz, no siedzę teraz na krześle, ale jak stanę, to patrzcie. Tak samo wysoki jestem. Jesteś bogaty, nic się nie obchodzi, nie masz nawet dziewczyny. Jeden z trzech faktów prawda. Teraz zgadnijmy jakie. Możecie napisać teraz w komentarzach. I nie usuwajcie, nie cofajcie, zobaczycie, czy mieliście rację. No i jeśli zgadliście, dobra odpowiedź była, nic mnie nie obchodzi i dlatego nie mam dziewczyny. Nie, no nie mam dziewczyny, ale obchodzą mnie rzeczy. Jesteś bardzo zabawną osobą i kreatywną. Jesteś lubiany przez dużo osób. Jesteś idealny. Jest! Ego jest spełnione! Mogę czuć, że jestem kurde zajebisty. Jesteś idealny, absolutnie, na pewno nie. Nawet nie zdajecie sobie sprawy. Naprawdę mam masę kompleksów i masę rzeczy, które chciałbym u siebie zmienić. Podnieś bluzę. Masa kompleksów. Jeśli wam się podobało i chcecie więcej filmików, może jakieś mocniejsze pociski, to ja chętnie wysłucham. Teraz macie szansę, możecie wbić to mnie na Insta i czekać na następny raz, żeby mi powiedzieć, co naprawdę o mnie sądzicie. No chyba, że ten film pójdzie mega słabo, co oznacza, że nie chcecie tego oglądać, co oznacza, że będziemy wracać do pranków z kurczakami. Jest! Nagraj odcinek, jak będzie 50 tysięcy łapek, to ludzie będą mogli pisać, co sądzą o naszej przyjaźni. Nie, w dupie mają przyjaźń, już nawet ciebie nikt nie ogląda. Oglądają mnie, napiszcie, że mnie kochacie w komentarzu. Wczelcie suba, jeśli chcecie być na bieżąco z filmami. Czasami są rakowe, a czasami są kurde kontentowe. Trzymajcie się, elo, cześć!